Dla wszystkich fanów szeroko rozumianej muzyki rockowej niedzielne popołudnie 17 czerwca okazało się prawdziwie muzyczną ucztą, a to za sprawą 8 już zamkowego maratonu rockowego. W tym roku do konkursu zostało zakwalifikowanych 9 zespołów z całego kraju. Wśród doświadczonych grup z kilkunastoletnim stażem scenicznym zaprezentowały się również młodsze zespoły, takie jak Działdowska Tequila, która niedzickiej publiczności jest dobrze znana. Tak, nie po raz pierwszy, myślę, że bardzo pozytywnie, bo Nidzica blisko Działdowa, mamy tu znajomych, rodzinę, także ja się bardzo fajnie czuję, jak w domu. Zespół istnieje w obecnym składzie istnieje od 3-4 miesięcy, ogólnie gramy już około 2 lat. W skład zespołu wchodzę ja, Damian na gitarze, Angelika wokal, kolega Bartosz na drugiej gitarze, jeszcze instrumenty klawiszowe mój brat Dawid i bas Jakub Cierkowski. A jeszcze perkusista Adrian, no Adrian Skoro Bogaty. Skoro Nidzicki Maraton, to nie mogło zabraknąć rodzimego zespołu. W tym roku nasze miasto reprezentowała ciepło przyjęta grupa Empatia. Nidzicka publiczność zawsze potrafiła dopisać, szczególnie przed Nidzicką kapelą, także zawsze mieszkańcy Nidzicy potrafili nas zmotywować, nie tylko z tą kapelą, ale w sumie z każdą inną prawie z Nidzicy. Także no bardzo pozytywnie to oceniam, bardzo fajny był występ, publiczność też dopisała. Po wysłuchaniu zespołów jury przyznało pierwsze miejsce grupie The Tombs z Białystoka. Natomiast wyróżnienie trafiło do Rockets z Warszawy oraz Wierna reprezentującej Gdańsk. Tradycją festiwalu jest występ Gwiazdy Wieczoru. W tym roku była nią Chemia. No, z tej strony zespół Chemia, pozdrawiamy serdecznie. Dzisiaj zagramy taki normalny, całkiem fajny koncert, który będzie mieszanką naszych utworów z płyty O2, którą wydaliśmy zeszłego roku w październiku i mieszanką naszych nowych utworów, które aktualnie nagrywamy w Kanadzie, w studiu Vancouver, aby zdominować świat krótko po tym. Zespół ten wystąpił już przed nidzicką publicznością, lecz tego wieczoru zaprezentował się z nieco innej strony. Dla fanów Chemii z Nidzicy na pewno będzie trochę zaskoczenia, bo ostatni nasz koncert był w wersji akustycznej i myślę, że część z nich spodziewa się kolejnego akustycznego grania. Dzisiaj wystąpi prawdziwa Chemia w swoim takim standardowym wymiarze. 8 Zmrok przeszedł już do historii. Miejmy nadzieję, że kolejna edycja cieszyć się będzie równie dużym zainteresowaniem oraz prezentowała zbliżony poziom, który z roku na rok zawiesza poprzeczkę coraz wyżej.